No słuchaj, przede wszystkim przestań o niej myśleć, jeśli miałeś nieudaną sytuację z kobietą i się nad tym zbytnio zastanawiasz, zbyt dużo o niej piszesz, no to nie sprawi to, że znowu ją na siebie nakręcisz. Żeby dziewczyna z powrotem była tobą zainteresowana, ty musisz zmienić swoje zachowanie przy niej. A jeśli wcześniej ona zostawiacie dlatego, że zbyt dużo do niej pisałeś i zbyt często na siłę wchodziłeś jej w dupę, no to pisząc do niej dalej w ten sposób i zachowując się dalej w ten sposób, nie odzyskasz jej zainteresowania. Zamiast tego pokaż się od innej strony. Nie bój się, że ona wejdzie w związek z innym facetem, tylko przestań się z nią komunikować codziennie, zbyt często. I sprawdź, jak ona na to zareaguje. Jeśli widzisz, że ona sama więcej pisze, sama nawet proponuje spotkania, to dąż do tych spotkań. I widzisz, często kwestia odzyskania dziewczyny ma wiele wspólnego z tym, o czym powiedziałem w poprzednim materiale wideo. Ma dużo wspólnego z tym, żeby nie pisać z dziewczynami zbyt długo, tylko umawiać spotkania. Widzisz, wielu mężczyzn skupia się tylko na pisaniu i myśli, że jeśli dziewczyna zgodzi się w rozmowie, to także zgodzi się z nimi spotykać. Natomiast to nie działa w ten sposób. Dużo lepiej jest umówić spotkanie z dziewczyną, nawet jak ona jest niechętnie do ciebie nastawiona, a tam doprowadzić do czegoś konkretnego z nią. Przykładowo, jeśli chcesz odzyskać byłą, to możesz się z nią spotkać, zacząć znowu uprawiać seks. Jeśli regularnie będziesz uprawiał ten seks, to ona znowu się nakręci pod warunkiem, że po tym seksie będziesz się zachowywał w inny sposób, niż zachowywałeś się wcześniej. Jeśli to był powód rozpadu waszego związku, to tego typu strategia spowoduje, że ona zacznie znowu inwestować, ponieważ widzisz, ty będziesz się z nią umawiał na seks, ona będzie miała z tego emocje, będzie czerpała z tego przyjemność, ale z drugiej strony pomiędzy spotkaniami przestaniesz się do niej odzywać, a więc ona zacznie sama dużo więcej inwestować. Więc to jest naprawdę coś, co działa. Przetestuj sobie to na dziewczynie, z którą ci nie wyszło. I myślę, że ta strategia pozwoli ci naprawić także niejedną relację z kobietą. Nie słuchaj tego, co mówi ci dziewczyna. Umów z nią spotkanie, a tam postaraj się doprowadzić do czegoś, co powoduje największe emocje w dziewczynie, czyli do seksualności, tak? Po spotkaniu z dziewczyną natomiast wychodź kontakt i odezwij się dopiero wtedy, kiedy będziesz chciał się następny raz spotkać. W ten sposób zwiększasz szansę na to, żeby ona zainwestowała. Natomiast pisząc tylko do niej cały czas i pisząc, stawiając tylko na rozmowę, z której nic nie wynika, ty tak naprawdę nie odzyskujesz tej dziewczyny, tylko wchodzisz z nią w jakąś rozmowę, która właściwie nie powoduje u niej żadnych głębszych wrażeń, refleksji i która tylko powoduje to, że piszecie, że ona ci coś powie, ty powiesz jej i nic z tego nie wynika. Więc staraj się zawsze zrobić z nią coś konkretnego. Powiem ci tak, miałem kiedyś kursanta, którego zostawiła dziewczyna dla innego faceta i opracowaliśmy taką strategię odzyskania, która naprawdę spowodowała coś niesamowitego. On się zaczął z nią spotykać i zaczął regularnie doprowadzać z nią do seksu, a następnie po tych spotkaniach zaczął ją olewać. Co się stało? Dziewczyna sama zaczęła się znowu na niego nakręcać. Ponieważ tak jak mówię, z jednej strony dawał jej te pozytywne emocje, super spędzony czas, pozytywne doznania, jakąś przyjemność, ale z drugiej strony zabierał jej cukierka i ona musiała za nim gonić. To jest naprawdę coś, co działa na każdą kobietę, szczególnie na te atrakcyjne, więc przetestuj i napisz mi w komentarzu, jak działa. No i zostaw łapkę w górę, jak to wideo ci się podobało.